Dwór Długoszewskich w Bobowej ma długą historię, sięgającą roku 1897. To tutaj wychował się słynny dyplomata, adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego, generał Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Sam Piłsudski pojawił się w Bobowej na Wielkanoc w 1916 roku. Własność dworku przechodziła z rąk do rąk, a jego stan z dnia na dzień się pogarszał. Dwór odzyskał drugie życie, kiedy po kapitalnym remoncie i na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatą Omilanowską, a gminą Bobowa reprezentowaną przez burmistrza Wacława Ligenzę, stał się siedzibą szkoły muzycznej pierwszego stopnia. W ciągu jednego roku, można powiedzieć, udało nam się uzyskać porozumienie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego i została podpisana umowa na subwencjonowanie tej szkoły, ale najważniejsze, że uratowaliśmy też niewątpliwie budynek, obiekt, który był siedzibą tutaj rodziny Długoszowskich, w tym generała Wieniawy Długoszowskiego. I dzisiaj jestem przekonany, że tam byłaby chyba jakaś sterta tylko gruzu po tym budynku, gdyby nie tu działania ze strony naszego samorządu i nie zagospodarowanie właśnie tego obiektu na ten cel, na ten szlachetny cel, bo tak trzeba powiedzieć. 3 lata temu w klasach fortepianu, skrzypiec, fletu, akordeonu, trąbki, saksofonu, klarnetu i perkusji podjęło naukę 64 dzieci. Dzisiaj tych uczniów jest ponad 200. Szkoła też ma swoje wymagania, też ma swoją pojemność, panie burmistrzu. No co z taką ilością dzieci? Dzisiaj rzeczywiście 205 uczniów się w tej szkole uczy i okazuje się, że tego miejsca jest troszeczkę za mało. Dlatego też została podjęta decyzja o adaptacji poddasza, ale też to było wszystko przemyślane, bo wcześniej zatroszczyliśmy się o to, żeby wszystkie te media były już tam przygotowane, żeby byłyby jak gdyby wyprowadzone właśnie na poddasze i nie trzeba było właściwie niczego ruszać na tym poziomie, który obecnie funkcjonuje jako szkoła muzyczna. I dodatkowo zostało przygotowanych, zmodernizowanych, zaadoptowanych 9 pomieszczeń dla naszych uczniów, bo chcemy im stworzyć komfortowe warunki, tym bardziej, że osiągają bardzo dobre wyniki i na przesłuchaniach, i na przeglądach, i na koncertach. Staram się właściwie we wszystkich uczestniczyć, nie tylko ja, bo przychodzi wiele osób. Mamy się czym chwalić, mamy wybitnie uzdolnioną młodzież, niektórzy osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Także warto było zainwestować w młodych ludzi i dzisiaj radujemy się wszyscy, cieszymy się tutaj w Bobowej, rodzice, no i przede wszystkim sami uczniowie. Ja jak widzę osobiście, jak przechodzą uczniowie z tymi instrumentami, to naprawdę mam takie poczucie satysfakcji, że coś dla młodych ludzi, jakąś konkretną jeszcze ofertę żeśmy złożyli. W tamtym roku, w ubiegłym, czyli 2016-2017, odbyły się obowiązkowe przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie, które objęły wszystkie szkoły muzyczne w naszym województwie. Z naszej szkoły startowało w tych przesłuchaniach 19 uczniów, więc dość duża grupa. I średnią, którą otrzymaliśmy, to jest 18, dokładniej 12 setnych, czyli to jest ocena dobra, taka bliżej nawet plus 4, z czego się bardzo cieszymy. Było to badanie zewnętrzne, ocenione przez komisję powołaną przez ministra kultury. W składzie jury byli profesorowie różnych uczelni artystycznych i ten przegląd jest takim badaniem zewnętrznym, czyli nasi uczniowie jadą po prostu do Krakowa, do Tarnowa, do Nowego Sącza, gdzie te komisje obradują i tam przesłuchują wszystkich uczniów ze wszystkich szkół. Program jest już narzucony przez komisję, czyli trzeba zrealizować podstawę programową, która jest przewidziana w szkole muzycznej i ocena jest już niepodważalna i nieodwołalna, czyli od oceny komisji się nie można odwołać, więc dzięki temu, że mieliśmy dobrą ocenę, bardzo się z tego cieszę i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. Oczywiście nie zatrzymujemy się na tym etapie, tylko cały czas pracujemy i już czekamy na następne przesłuchania. W tym roku będzie ich troszkę mniej, natomiast będą konkursy. Czyli bierzemy udział i w przesłuchaniach ogólnopolskich przez CA i w przesłuchaniach konkursowych, które w tym roku będą miały przewagę nad w ilości. Będzie więcej przesłuchań konkursowych, a mniej przesłuchań Centrum Edukacji. Adaptacja poddasza pozwoliła zwiększyć powierzchnię użytkową szkoły o 140 metrów kwadratowych. Roboty rozpoczęły się na początku wakacji i trwały nieprzerwanie niemal 3 miesiące.
Ich szeroki zakres obejmował rozbiórkę podwieszanego sufitu celem wpięcia się do instalacji centralnego ogrzewania, wymianę posadzek, budowę ścian i sufitów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien dachowych, a także modernizację klatki schodowej, szlaków komunikacyjnych, montaż rolet przeciwpożarowych, instalacji centralnego ogrzewania i pełnego wyposażenia sal. Wartość robót wyniosła ponad 330 tysięcy złotych. Dokładnie mamy teraz 205 uczniów i 4 lata, już 4 roczniki, które po prostu kontynuują naukę. Nie jest to jeszcze pełny stan, bo mamy szkoły, dwa cykle, szkołę 6-letnią i 4-letnią, więc pierwszy cykl 4-letni już w tym roku zakończy pierwsze roczniki, natomiast 6-letni jeszcze będzie miał przed sobą 2 lata. Ale to, co widzimy dzisiaj, czyli wyremontowane poddasze oddane do użytku, to jest efekt właśnie pracy ostatnich miesięcy i bardzo się cieszę, że pan burmistrz wyraził zgodę na tą adaptację i przeznaczył środki, które pozwoliły na taki efekt, który właśnie tutaj teraz widzimy i bardzo, bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Burmistrz Wacław Ligenza odebrał pracę w dniu 27 września. I za chwilę już uczniowie będą się w tych pomieszczeniach uczyć i na pewno poprawi się też komfort pracy. A że powstają w ramach tej szkoły muzycznej już zespoły, i powstał zespół folkowy, i pięknie śpiewający chór, i ma powstać również młodzieżowa orkiestra Dęta, która będzie również tutaj, mam nadzieję, koncertować i reprezentować naszą gminę. To wszystko ma bardzo pozytywny wymiar i widać, że w naszych tych nawet mniejszych środowiskach, w mniejszych miastach jest ogromny potencjał. Bardzo się z tego cieszę i myślę, że tu najważniejsze, że to zostało przez społeczeństwo absolutnie zaakceptowane. Dzisiaj ludzie sobie nie wyobrażają, nasi mieszkańcy, rodzice, ale też i rodziny, dziadkowie, żeby tej szkoły nie było. I to jest dobra sprawa, bo służy właściwie całemu społeczeństwu.